zatrzymaliśmy się w wiosce Gledwik. Można tu obejrzeć odwzorowane w kamieniu jajka 34 gatunków ptaków wykonane przez miejscowego rzeźbiarza. Petra Sveinsdottir zebrała ogromną i interesującą kolekcję minerałów, której gromadzenie rozpoczęła w 1946 roku. Eksponowane są w jej prywatnym domu i ogrodzie, a zostały udostępnione odwiedzającym od 1976 roku. Pochodzą ze wschodniej Islandii, która jest najstarszą częścią wyspy. Modrudalur to najwyżej położona farma w Islandii na wysokości 469 metrów nad poziomem morza z małym prywatnym kościółkiem wybudowanym w 1949 roku. Tutaj w 1918 roku odnotowano najniższą temperaturę na Islandii minus 34 stopnie. Mamy tu okazję spróbować potrawy ze sfermentowanego mięsa rekina, popularnie zwanej hakarl, czyli zgniły rekin.